Jak widzieliście, jesteśmy po pierwszym wypadzie na tor. W końcu był czas, się udało. No i co? Pierwszy wypad, pierwsze testy. No i wyszło nam, że auto potrzebuje więcej trakcji z przodu, bo przy ostrych zakrętach, tak jak na torze Łódź, to niestety to wewnętrzne koło podnosi się, odrywa się i gubi trakcję. Dlatego, a zresztą Robert, powiedz, dlaczego, co ty tu wyczytałeś i co ty tu chcesz zrobić? No bo taka jest dziwna kwestia, że Robert wyczytał, iż tak, co trzeba zrobić? Przedni stabilizator. No właśnie, ogólnie zawsze się wydawało, że wszystko, tak, że stabilizatory ogólnie tak pomagają. Natomiast na co dzień jest to prawda, jak tak, dokładnie. W jeździe torowej, jak się okazuje, nie zawsze. Ale w przednio napędówce. Ważne to, że oczywiście przednie napędówka, tak? Czyli driftowozy też nie mają przednich stabilizatorów. Tak. No, ja się nie znam, może nie mają faktycznie. No, ale w każdym razie Robert mądra głowa to wyczytał na jakichś zagranicznych forach odnośnie track dayów i jazdy po torze. No i zobaczymy. Znaczy, dlaczego jesteśmy z tyłu auta jeszcze, tak? No bo to, że demontujemy i zobaczymy, jak będzie się auto zachowywało bez przedniego stabilizatora, to jedno. A druga rzecz wtedy, co jeszcze tam mówiłeś, że... Tak, znaczy ogólnie stabilizator jest po to, żeby poziomować ten samochód na zakrętach, żeby on się nie przechylał. No to wiemy, no. Z uwagi, że demontujemy przedni stabilizator, też może powiemy, dlaczego go demontujemy. No to mówmy. Bo w ostrych zakrętach koło zewnętrzne chowa się bardziej w nadkole i przez stabilizator podciąga prawe, czyli wewnętrzne koło, do góry. No tak, no bo stabilizator robi to, żeby te koła były tak samo. Stabilizator spowodujemy, że zawieszenie będzie nam to wewnętrzne koło dociskać cały czas do ziemi i wtedy powinno być trochę więcej trakcji. No. Ale musimy zamontować teraz z tyłu gruby stabilizator na belce po to, żeby przejął funkcję tego przedniego stabilizatora. No tak, żeby ten tył był troszeczkę dodatkowo sztywniejszy, żeby trzymał tak poziomowo. Dobra, więc co, zdecydowaliśmy się na stabilizator oczywiście z naszej oferty, czyli produkt firmy HNR, jak widzicie. Jest to stabilizator dedykowany do Golfa 4, czyli też Audi A3 i tak dalej, czyli oczywiście również do Beetla. Montuje się go do belki właśnie z tyłu z elementami montażowymi. Tutaj właśnie przyszedł i postaramy się go zamontować. I pokażemy wyśle montaż. Tak, i zobaczymy, czy to później będzie też lepiej. No na razie rozkręcamy. Także nowe tuleje Stoneflexa są już praktycznie zamontowane. Troszkę. Wcześniej wymieniliśmy wszystkie z przodu poliuretana, a zaniedbaliśmy trochę tylną belkę. O, kurde, fajne zadanie. Miało być skończone ze 3 godziny temu. Ale oczywiście poszło jak zwykle. Jedna wyszła fajnie, a druga no dramat. Tutaj mamy te stare. Tak to wyglądało. No ale na szczęście belka w miarę zdrowa. Udało się to fajnie obczyścić i zamontować. Także jak widać, Robert dokręca ostatnią obejmę do stabilizatora tylnego. Także mamy już zamontowany stabilizator tył oraz poliuretany do belki. Także czas wybrać się na tor i sprawdzić, jak i czy w ogóle jest, jak będzie jakieś odczucie po demontażu przedniego i montażu tylnego stabilizatora. No to do zobaczenia na torze w Łodzi prawdopodobnie. Cześć. Hej.